Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Witajcie, misie i biewiórki. Dzisiaj na lekcji porozmawiamy sobie o tym, jakimi substancjami chemicznymi zajmuje się chemia nieorganiczna. Nieorganiczna, a dokładnie pogadamy sobie o tym, co to jest chemia nieorganiczna. No, i jakimi substancjami zajmuje się chemia nieorganiczna, oraz gdzie w życiu codziennym możemy spotkać się z substancjami należącymi do związków nieorganicznych. Pamiętajcie, że chemia to ogromna gałąź nauki, w której są podgałęzie, które zajmują się bardzo wąskimi dziedzinami różnych substancji, związków chemicznych, czy nawet w ogóle energii, jaka jest w wiązaniach chemicznych, i całą taką skomplikowaną fizyką, matematyką i różnymi rzeczami, których ja nie ogarniam. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym jednym, jednej z gałązek, tak? jednej z gałązek dosyć dużej, to nawet nie gałązka, tylko w sumie taka porządna gałąź, czyli chemii nieorganicznej. Chemie nieorganiczna może kojarzyć się z Wam też z drugą częścią, drugą dużą gałęzią chemii, czyli chemią organiczną. No, to są dwie różne, dwie różne gałęzie zajmujące się no, czymś innym. W związku z tym ich specyfika, tych działów chemii jest trochę inna. Tak więc zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi. Zaczynając od tego, co to jest chemia nieorganiczna. Dowarto cofnąć się do definicji. Zgodnie z definicją chemia nieorganiczna to dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chemicznymi, czyli pamiętajcie, pierwiastki chemiczne przede wszystkim zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie. No bo dobrze wiecie, że nie wszystkie pierwiastki chemiczne, które znajdują się w układzie okresowym pierwiastków, są pierwiastkami występującymi naturalnie, bo też część udało nam się otrzymać sztucznie i nimi też zajmuje się chemia nieorganiczna. oraz ich połączenie z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi. Zwróćcie uwagę, co nam się, tam, co nam się pojawiło, że chemia nieorganiczna zajmuje się pierwiastkami chemicznymi i ich połączeniami, słowo klucz, poza tymi związkami, które są związkami węgla, które są węglowodorami. Te węglowodory i pochodne węglowodorów. To jest właśnie chemia organiczna i Międzynarodowa Unia Chemii Stosowanej, czyli tak zwany IUPAC, sprecyzował to i przyjmuje się, że jest to chemia wszystkich związków, w których nie występuje wiązanie węgiel-wodór, bo to ten rodzaj wiązania specyficzny węgiel-wodór jest zarezerwowany do związków organicznych, a my zajmujemy się związkami nieorganicznymi. I chemią w ogóle nieorganiczną, bo tutaj też ważne, ważne, żebyście zrozumieli, że jakby nie zawsze mówimy o związkach chemicznych, bo pierwiastek nie jest związkiem chemicznym, więc pamiętajcie o tym, że tak ogólnie musimy nazywać to substancjami. Chemia nieorganiczna zajmuje się głównie otrzymywaniem, badaniem składu i właściwości tych substancji. Oraz reakcji, he, reakcjami chemicznymi ogólnie, w których biorą one udział. Do istotnych zadań, czy, hmm, zadań chemii nieorganicznej, należy badanie struktury substancji nieorganicznych i wyjaśnianie na tej podstawie ich właściwości oraz ich, oraz ich, klia, oraz ich klasyfikacja. Podstawą, pierwiast, podstawą klasyfikacji pierwiastków jest układ okresowy pierwiastków. To tak, żeby Wam rozwinąć, że też oczywiście, tak jak Wam opowiadałem, że taka duża gałąź, która nazywa się. Hmm, chemią nieorganiczną, oczywiście od niej odrastają sobie mniejsze gałązki, które zajmują się konkretnymi, wąskimi dziedzinami różnych rzeczy, na przykład, czyli na przykład właśnie badaniem struktury związków chemicznych, które należą do chemii nieorganicznej. No i na podstawie na przykład tej struktury można określić, sklasyfikować je w odpowiedni sposób i przepisać do jakiejś grupy związków chemicznych należących do Substancji nieorganicznych. No, i teraz macie przed sobą układ okresowy pierwiastków, i chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz: że w tym układzie okresowym mamy różne pierwiastki chemiczne, ale padła nam taka informacja, że chemia nieorganiczna zajmuje się, zajmuje się pierwiastkami, tak, czyli tymi wszystkimi. Również, również tymi pierwiastkami i związkami chemicznymi, które zawierają sobie węgiel. Pod warunkiem, że nie jest to związek, w którym znajduje się wiązanie węgiel-wodór. Bo to już jest chemia organiczna, tak? Czyli tego w tym przypadku nie. A cała reszta to jest chemia nieorganiczna. Także zobaczcie, sporo tutaj jest tych różnych substancji do ogarnięcia i połączeń między nimi, jakie mogą się pojawić. No dobra, to jedziemy dalej. Okay, no to a konkretnie, skoro już wiemy, że pierwiastki chemiczne należą do chemii nieorganicznej i wiemy też, że mogą się ze sobą łączyć, to konkretnie jakie mogą to być połączenia, czyli co może w wyniku tych połączeń powstać. No i tutaj mamy zaznaczone w tej naszym takim schemacie, że między innymi, to jest bardzo ważne, że między innymi do chemii nieorganicznej Zaliczamy takie związki, bo to już mówimy teraz o związkach konkretnie, tak? związkach chemicznych, czyli trwałych połączeniach co najmniej dwóch różnych pierwiastków. Tak, pamiętajcie, że definicja związku chemicznego to jest trwałe połączenie, nie mieszanina, tylko trwałe połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków, czyli żebyście byli świadomi, że związkiem chemicznym nie nazwiemy wody z piaskiem, bo nie są trwale połączone, to jest mieszanina, nie nazwiemy też tlenu, który oczywiście w powietrzu występuje w postaci cząsteczki O2, ale to jest cały czas ten sam pierwiastek, czyli ta cząsteczka zbudowana jest z dwóch atomów tego samego pierwiastka. To nie jest związek chemiczny, ale już inne, gdzie różne mamy pierwiastki chemiczne i one tworzą daną cząsteczkę, to już jest związek chemiczny. No i teraz zobaczcie, w pierwszej tutaj naszej mm, pierwszej w pierwszym prostokącie naszego schematu umieściłem tlenki. Ogólnym wzorem tlenków jest taka, taki, taki zapis E2O. I teraz, żebyście byli świadomi, skąd to się wzięło, to taka ciekawostka. To jest oczywiście wartościowość tlenu. Tak? A tutaj mamy, weźmy sobie jakiś inny kolor. A tutaj mamy. Wartościowość tego pierwiastka E. Czy może być ten pierwiastek E? No, może to być wodór, może to być węgiel, może to być A, bo pamiętajcie, że węgiel jak najbardziej też może tworzyć związki nieorganiczne. Pamiętacie to, ten wyjątek, jakie połączenie nazywamy już chemią organiczną. No, ale węgiel i tlen. Jak najbardziej należy do chemii nieorganicznej. I tutaj możemy różne pierwiastki pod tym E sobie umieścić, i nam będą tworzyły się wzory tlenków. A tu macie ogólny wzór tlenków. Dobra, jedziemy dalej. Związki pierwiastków z wodorem. To też jest chemia nieorganiczna. I tutaj mamy dwie grupy. Jedna, jeden ogólny zapis wygląda w ten sposób, że mamy sobie jakiś pierwiastek, symbolicznie oznaczamy go znowu literką E. On ma jakąś wartościowość n. No i ten to N, jak dobrze wiecie, będziemy spisywali sobie na krzyż. A wodór jest jednowartościowy. Inna sytuacja jest taka, że może być też odwrotny zapis. Czyli możemy sobie zrobić tak, że wodorki e, będą zapisywane tak, jak tutaj. To będą wodorki, ale substancje z wodorem, których nie nazywamy wodorkami, ale też zawieram wodór i e, inny pierwiastek chemiczny, mogą mieć też inny zapis dokładnie takie czyli odwrotny. Dobra, no i tutaj też widzicie, że to jest ta wartościowość tego pierwiastka E. O tym dlaczego raz tak, raz tak dowiecie się później. E, dobra, dalej mamy wodorotlenki. E, I wodorotlenki to są takie związki w chemii organicznej, które zawierają w sobie kation metalu. A metale są na niebiesko w układzie okresowym pierwiastków zaznaczane i ten kation metalu może mieć jakąś swoją wartościowość, oczywiście e, różną, bo nie wiem jaki metal wybierzemy z naszego układu okresowego pierwiastków i oczywiście zawierają grupę wodorotlenkową. Oha. Dobra, grupa wodorotlenkowa jest jednowartościowa, i znowu mamy sytuację taką, że tą wartościowość M metalu, tego kationu metalu możemy sobie tutaj spisać. Też warto pamiętać o tym, że to OH to też jest anion, tak? Czy metal to jest kation, OH to jest anion wodorotlenkowy. Dobra, jedziemy dalej. Kwasy będą miały ogólny zapis następujący. Wodór, reszta kwasowa i ta reszta kwasowa będzie miała jakąś wartościowość M, ta reszta kwasowa to może być już bardziej skomplikowana, może być prosty jeden pierwiastek, też znowu anion, bo pamiętajcie, że też kwasy mają budowę jonową, czyli tu będziemy mieli kation wodoru i anion reszty kwasowej. To może być na przykład chlor, Cl-, na przykład, tak, anion chlorkowy. I to też może być anion siarczanowy 6, na przykład, czyli SO4 2-. To jest ta nasza reszta kwasowa. No i dalej mogą być sole. Sole to są metale o jakiejś wartościowości M, Kationy metalu, oczywiście. No i znowu aniony reszty kwasowej o jakiejś wartościowości n. No i to, w spisy, to spisujemy sobie na krzyż. I znowu będziemy mieli taką sytuację, że wartościowość tego naszego kationu metalu będzie spisana po tej stronie, a na przykład wartościowość tego anionu reszty kwasowej tutaj będzie spisana. No i tak to nam wychodzi, mamy takie, takie grupy między innymi, bo to nie są wszystkie, ale między innymi takie grupy grupy związków chemicznych, które należą do chemii nieorganicznej i ich ogólne zapisy. Na pewno wam się kojarzyło gdzieś i słyszeliście o takich substancjach jak te, które by tutaj dopasowane były do tych ogólnych wzorów. Przykład E2O, no to może być H2O, tak? Pod literką E, pod tym symbolem ogólnym wpisujemy konkretny symbol pierwiastka chemicznego. Potem mamy te literki M, gdzie oznaczane to jest jakiś symbol metalu, a mówimy tutaj o kationie metalu. Pamiętacie, może to być sód, potas, a literka R oznacza tutaj resztę kwasową. No i kwasy też na pewno kojarzycie, że były takie kwasy jak na przykład H2SO4, czy, czy HNO3, czy HCl. tak? I tam mamy tą resztę kwasową. To jest, ta, to jest to R. No dobra, ale gdzie ta chemia nieorganiczna jest w życiu codziennym? Ja przygotowałem dla Was tylko kilka takich przykładów, żebyście byli świadomi, że ta chemia nie jest gdzieś daleko i nie wiadomo gdzie, tylko tylko no, tak naprawdę ona tworzy autentycznie wszystko, co jest dookoła nas, i tutaj tylko wycinek z tych rzeczy, które, o których moglibyśmy mówić, Wam pokażę, ale chcę, żebyście jakby rozumieli i dostrzegali ją po prostu dookoła Was. Do tej grupy tlenków, chyba najbardziej popularnym tlenkiem, bez którego sobie nie wyobrażamy życia na naszej planecie jest oczywiście woda. Czyli sobie zapiszemy znany wszystkim wzór, H2O. Tak? Chemień organiczna. Innym tlenkiem też jest znany wszystkim SiO2. Tlenek krzemu 4. Popularnie nazywacie to piaskiem. Więc proszę bardzo, też chyba każdy z Was miał styczność kiedyś z czymś takim. No dobra, dalej jedziemy. Związki pierwiastków. Z wodorem, różnych pierwiastków z wodorem. Przykład takiego związku, przykład takiego związku, też jest Wam raczej dobrze znany, nazywa się go siarkowodór. To jest tak zwany, siarkowodór jest odpowiedzialny za ten charakterystyczny zapach zgniłych jaj, który wydziela się w różnych przypadkach, nie będziemy o nich teraz tutaj mówili, ale H2S to jest właśnie też chemia nieorganiczna i to jest nasz tutaj siarkowodór, taki gaz. O dosyć specyficznym zapaszku. Dalej mamy wodorotlenki. Taka substancja, którą tutaj widzicie, która prawdopodobnie jest do znalezienia w każdej łazience. To nic innego jak NAOH, czyli popularnie nazywana substancja kretem, a tak naprawdę chemicy na to mówią wodorotlenek sodu. Ok, idziemy dalej. No i kwasy. Z kwasu przygotowałem Wam coś, z czym też wszyscy macie styczność, bo jest w napojach typu Kola, ale też Pepsi oczywiście. Jest to taki kwas o wzorze H3PO4. Nazywa się kwas fosforowy 5. Jest też dodawany jako na przykład środek zakwaszający do galaretek, więc też ta substancja tam się znajduje. H3PO4. No, i ostatnia rzecz, no to oczywiście sole. Najprostsza sól, która Wam się będzie kojarzyła z solami, to oczywiście sól kuchenna. Ale dla chemików to nie jest jedyna sól NACL, bo tych soli jest bardzo, bardzo dużo. No ale my, jak mówimy najczęściej w domu sól, to wiemy dobrze, o którą substancję chemiczną chodzi, i wszyscy idą do szafki kuchennej i wyciągają tą właśnie sól do solenia. Po prostu. Więc tyle. Ok. No to jedziemy dalej. Podsumowanie. Słuchajcie, o czym rozmawialiśmy? O tym, jakimi substancjami zajmuje się chemia nieorganiczna. Powiedzieliśmy sobie w ogóle, co to jest chemia nieorganiczna i czym różni się od chemii organicznej, żebyście mniej więcej wyczuwali tą granicę i tą różnicę. Jakimi substancjami Między innymi zajmuje się chemia nieorganiczna? Wymieniliśmy sobie, napisaliśmy sobie wzory ogólne oraz pokazałem wam kilka przykładów, gdzie w życiu codziennym możecie znaleźć związki chemiczne, które należą do chemii nieorganicznej. No to mam nadzieję, że jedziemy dalej razem ze mną i z tutaj naszym Jasiem Fasolą, który, jak widzicie, kieruje dość specyficznym pojazdem. Dobra, no to trzymajcie się. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.